Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy poniedziałek, 25 lipca. Zobaczmy tutaj w Toruniu, gdzie mamy gołębnik. O, ten gołębnik już tak wygląda. Za chwilę o nim będziemy mówić więcej, ale zobaczmy. Przy okazji jesteśmy w oddziale 0326 Toruń. Tutaj się odbywa dzisiaj czyszczenie, przygotowywanie kabiny po locie, takim sprzątanie. Zobaczmy, hodowcy sami to robią tutaj. Nie będziemy im przeszkadzać, słyszymy pracujący odkurzacz. Tutaj kolega Andrzej tam gestykuluje, pokazuje, co się dzieje, ale przygotowywane są te kosze, one są sprzątane. Tutaj też przy okazji zobaczmy gołębie, tutaj przyjmujemy tutaj nasz gołębie, który widzieliśmy. Kolega Waldek z kolegą Jackiem Borowskim, który tutaj jest leśniczym, przy okazji w Rypinie i przywiózł nam tutaj gołębi troszeczkę do zrobienia zdjęć na sprzedaż. My mamy te 10 gołębi z jego hodowli, są to gołębie z rozpłodu. Teraz akurat mamy 41 gołębi, które tutaj przywieźliśmy w dniu dzisiejszym. Są to gołębie pochodzące z hodowli kolegi Waldka Wojciuka, Raimunda Schulfera, Andrzeja Głazika. I tutaj właśnie teraz dokonujemy szczepienia, dajemy też im endoecto, taki preparat i jedną tabletkę do dzioba, czy tam pół, Waldek? Jedną całą. O. Tutaj nie będziemy im przeszkadzać, za chwilę tam przejdziemy do gołębnika, ale zobaczmy, tak właśnie wygląda dzień. Mamy fajny dzień, bo tutaj akurat nie ma dużego wiatru. Gołębie mamy wypuszczone, te tutaj w gołębniku, tam widzimy na dachu. Tutaj przy okazji zobaczmy, uruchamiamy dzisiaj całkowicie tutaj taki system, żeby był przekaz polegający na tym, bo tutaj widzimy, ja nie jestem przy komputerze, ale zobaczmy tutaj, że tak powiem, pan informatyk pracuje na nim cały czas, zdalnie. Tutaj wszystko jest odpalone, tu chodzi. Na internecie będziemy widzieć, jak te gołębie tutaj sobie na tym gołębniku przez tą antenę, ten wlot, który tam jest zlokalizowany, będą przechodzić. Będziemy widzieli, jak przylatują, jak są trenowane, czego nam brakuje, który jest, którego nie ma. To będziemy to wszystko widzieli, też kamerę uruchomiliśmy, będziemy przesyłać ten obraz. No wszystko to zależy, jakie będziemy szybkie mieli łącze, czy to będzie wolno, szybko. No tu mamy, odsuń się kamień, tu w samochodzie, no bagietka oczywiście musiała pójść do samochodu, żeby broń Boże nikt nie zostawił, a tutaj mamy karmę pochodzącą z firmy Prima, kolegi Andrzeja Głazika. On tutaj nam tą karmę przekazuje, te gołębie tą karmę mają do dyspozycji. Dopatrzymy teraz jeszcze tutaj, jak kolega Waldek z kolegą Jackiem właśnie gołębie szczepiają. Te gołębie pójdą na razie tutaj do ten gołębnik, ale pójdą do tej bocznej woliery. Tam będą sobie siedziały parę dni i dopiero wtedy będą wychodziły na dach. Także w najbliższych dniach to będziemy wszystko widzieli. A teraz popatrzmy, tak wygląda dzień powszedni w klubie hodowców gołębi pocztowych tutaj w Toruniu. 0326, oddział PZHGP, Brzozówka. A tutaj mamy taki gołębnik, właśnie mówię, i tam będziemy sobie wspólnie tutaj jeszcze później dalej. No tutaj w tym namiocie będziemy siedzieć i oglądać, jak przylatują te gołębie. No miejmy nadzieję, że będziemy mieli na co patrzeć. O, witamy ponownie. Widzimy tutaj, koledzy, nie uciekać tutaj mi proszę. Zobaczmy, tutaj akurat mamy te gołębie, które szczepiane były tutaj w sumie, ale tutaj mamy też tak, bo oddział Toruń tutaj zakończył sprzątanie tych kabin, tak? Tutaj patrzymy, tutaj hodowcy jeszcze są, ale tutaj przyjeżdżają, tutaj cały czas się coś dzieje. To teraz zakończyliśmy, patrzymy teraz sobie na ten gołębnik, tutaj wspólnie Klub Kopernik, Stowarzyszenie Mistrzowskie Gołębie Europy. Inni hodowcy, znamy ich tutaj na wycieczkach też. Kolega Roberta Zombika, to teraz ucieka tam w koszulka Dak. Zobaczmy Dak na targach dostał. Tak, a tutaj mamy, zobaczmy te gołębie, które szczepialiśmy. One są tutaj teraz na tej wolierze. To są te nowe przyjęte, one sobie tutaj będą siedziały. Zobaczmy, tutaj całą okolicę będą sobie mogły. O, tam też jakieś stado trenuje, widzę. Hodowców jest dużo, także... Kogo? Słówka? Moje, Podszalskiego. Czyje to są? Podszalskiego. O, widzimy, tam trenują sobie daleko. My tutaj mamy nasze gołębie już. Te, które mieliśmy wypuszczone, wszystkie już weszły. Został nam chyba jeden tylko jeszcze, nie? Tak, na dachu. Na dachu siedzi. Bo ty był tak jeden, co na słupie się to nazwał elektryk, ale zobaczymy, może wejdzie ten dzisiaj jeszcze. Zobaczmy. Te gołębie zostały gdzie tutaj zaszczepione, które przyjęliśmy. Nowe jest tutaj. Razem już jest tutaj około 100 sztuk tych gołębi. Na internecie, na stronie internetowej widzimy, jakie są te gołębie, jakie mają numery, rodowody. Tutaj będziemy je wypuszczać, będziemy sobie wspólnie z kolegami właśnie z tego klubu oglądać, tak jak dzisiaj nawet. O, tutaj mamy przygotowany namiot, wszystko tak, żebyśmy wspólnie mogli siedzieć, patrzeć na gołębie, grilla palić i pić wodę też. O. Także widzimy, dzisiejszy dzień kończy się pomału, jutro te gołębie zostaną znowu wypuszczone i będziemy sobie też patrzeć, jak one przychodzą.